2 maja wspominamy błogosławionego Bolesława Strzeleckiego, prezbitera i męczennika. Bolesław urodził się 10 czerwca 1896 roku w Poniemoniu, dziś dzielnica litewskiego Kowna, na Suwalszczyźnie. Gdy miał 12 lat, rodzina przeprowadziła się do wsi Kuźnia, należącej do parafii Jastrząb w obecnej diecezji radomskiej. Uważał się za parafianina Jastrzębia, potwierdza to dedykacja w książce podarowanej proboszczowi jastrzębskiemu księdzu Leonowi Tarle. Podpisał się proboszczowi jego parafianin Bolesław Strzelecki. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium sandomierskim i tam przyjął święcenia kapłańskie 21 grudnia 1918 roku. Na pierwszą parafię posłano go do Ostrowca Świętokrzyskiego. Pracując wśród ubogich, zaraził się tyfusem plamistym. Z trudem go wyleczono. W latach 1919–1923 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę zwieńczył uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego. Tam zaprzyjaźnił się z księdzem Janem Zieją. Po powrocie do diecezji był prefektem szkół radomskich, spowiednikiem sióstr zakonnych, angażował się w działalność charytatywną i społeczną. 6 września 1935 roku został proboszczem parafii Świętej Trójcy w Radomiu. W ciągu 5 lat odbudował podpadający w ruinę kościół i ożywił duszpasterstwo. Był też kapelanem więziennym, bardzo troszczył się o odnowę moralną więźniów. Dbał o to, by skazani podtrzymywali kontakty z rodzinami i krzewił wśród nich czytelnictwo. Angażował świeckich do współpracy. 15 sierpnia 1939 roku został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomiu. Po wybuchu wojny zorganizował kuchnię dla ubogich. 27 października 1939 roku został aresztowany. Pilnujący go Niemiec groził mu rozstrzelaniem, lecz odpowiedział spokojnie: jeśli taka jest wola Boża, to ja się z nią zgadzam. Uwolniono go. Wykorzystał wszystkie możliwe sposoby, by pomagać ludziom. Organizował ucieczki z obozów jenieckich na terenie Radomia. Jeńców wyprowadzał w sutannach i zaopatrywał w dokumenty. Pochłonięty niesieniem pomocy materialnej nie zaniedbywał posługi duszpasterskiej. Jako patriota w uroczystość Trzech Króli 1941 roku w kazaniu powiedział m.in. tak jak spotkała kara Boża biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również i dzisiejszych Herodów. Trzeba wierzyć w powstanie narodu polskiego. Następnego dnia został aresztowany przez gestapo, był przesłuchiwany i torturowany tak, że wymagał leczenia szpitalnego. 5 kwietnia 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Otrzymał numer 13002. Skierowano go do morderczej pracy w komandzie budowlanym. W tych nieludzkich warunkach zorganizował grupę charytatywną, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi i jeszcze żebrał o chleb. Przede wszystkim dla swoich parafian, którzy też byli w obozie. Robił to dyskretnie. Mówiono o nim Głodomór lub Święty Franciszek z Radomia. Zmarł 2 maja 1941 roku, po tym jak niemiecki dozorca bestialsko pobił go dębowym kijem. Współwięzień ksiądz Konrad Szweda napisał: ubył nam towarzysz w walce ze złem, ksiądz, który nie tylko Słowo Boże, ale każdy zdobyty kęs chleba niósł między nas. Chleb ten na równi ze Słowem Bożym podniósł zwątpiałe głowy w górę. Nawet w Oświęcimiu ksiądz Strzelecki kazał wierzyć w człowieczeństwo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Bolesławowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.